Jestem młodym mężczyzną, który mieszka sam ze swoim kotem o imieniu Tofik. Ostatnio zaczął on dziwnie się zachowywać. Zdarzało mu się siedzieć w jednym miejscu i gapić się w próżnię, jakby coś widział, czego ja nie mogłem zobaczyć. To było naprawdę niepokojące. Pewnego wieczoru, gdy wróciłem do domu, zauważyłem, że Tofik patrzy na mnie w dziwny sposób. Jego oczy były rozszerzone i nieporuszające się. Kiedy próbowałem dotknąć go, zareagował, jakby się przestraszył i zaczął uciekać po całym mieszkaniu. Myślałem, że to tylko moja wyobraźnia, ale z czasem zacząłem słyszeć dziwne dźwięki w moim mieszkaniu. Nie było żadnych okien ani drzwi otwartych, a jednak zdarzało się słyszeć stukanie i szmeranie. Tofik reagował na te dźwięki i wydawało się, że wie co się dzieje. Jednej nocy obudziłem się z krzykiem, gdyż Tofik przeskoczył na mnie z wysokości szafki nocnej, na której zwykł spać.